Jak to mówią, to już chyba faktycznie choroba off-gridowa, watowica. Jak mu mało z jednej strony, 15 kWh, no to trzeba dołożyć jeszcze kolejne 5 kWh. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, nie zwalniam tempa, cisnę dalej. Było 15 kWh w niskonapięciowym magazynie LiFePO 4 51,2 V, można tak powiedzieć, 48 V, teraz będzie już 20 kWh. I jeszcze czekamy, aż przypłynie kontenerowiec, będzie 25, ale dzisiaj skupmy się na tych 20 kWh, a dokładnie na 5 kWh. Bo mamy tutaj taką bardzo fajną baterię, która mi się bardzo podoba i jako na pierwszy magazyn energii jest dla mnie bardzo dobre. Dla tych, co nie mają zielonego pojęcia o off-gridzie i innych rzeczach, to jest najprostsze coś, co może być, czyli bateria LiFePO 4 51,2 V, 100 Ah, tym razem od Litaima. Potrzebujecie wtedy tylko jakiś taki rozłącznik, apatorka, coś w tym rodzaju, kawałek falownika hybrydowego, może być Deje, może być inny tańszy chińczyk, i do tego kilka paneli, no tak za 2 kW, żeby było i tyle. I opierdzielecie, jak nie macie pomp ciepła, innych rzeczy, cudów, normalne zużycie normalnego domu, to opierdzielacie 7 miesięcy w roku bez problemu na tej energii, ewentualnie tam sobie dokupujecie. Także to nie jest, że tak powiem, że o, tyle i tyle będzie, ale na pewno to mniejsze rachunki, bo niestety idzie coraz gorsze. Ale dzisiaj nie o rachunku, a o teście magazynu energii właśnie, czyli test tej baterii od Litaima LiFePO 4 51,2 V, 100 Ah, u góry nawet MPP Tracker też z tej samej firmy. I słuchajcie, przeważnie jak testy były tutaj, o, to każda bateria, która do mnie przyjeżdża, robię test pojemności. No i tutaj są baterie 25,6 V, jak widzicie. Teraz są spięte szeregowo i równolegle, żeby każda para dawała nam po 52 V. I osobno nie było problemu, ubrałem sobie taką przetwornicę. Najpierw oczywiście ładowałem do pełna, co słyszycie, szum w tle. Bateria jest teraz ładowana do pełna. Ładowałem sobie ładowareczką. Też akurat tutaj od Litaima mam wszystkie ładowarki, polecam. Później przetwornica i rozładowywałem. Nie było problemu i wszystko można było popisać. No ale dobra, tu mam już 48 V, nie mam do tego przetwornicy, dlatego muszę użyć falownika Deje do rozładowania baterii. Na szczęście tutaj falownik bardzo fajnie współpracuje ze wszystkim, pokazuje nam co trzeba, czyli wejdę sobie tylko w aplikację, żeby zobaczyć jak jest. Nawet tutaj mógłbym, ale to nie do końca mi robi robotę, bo jeszcze może coś mi ze słonka podciągać albo coś w tym rodzaju. Ja i tak testy staram się robić jak już no, wieczór jest, żeby też nie odcinać PV-ki, nie było potrzeby, tylko właśnie już bez fotowoltaiki albo tam z delikatną, ale to wszystko jest później do policzenia, słuchajcie. Teraz wam pokażę na aplikacji, jak to właśnie widać. I trzeba dejaczka poustawiać, trzeba będzie pozjeżdżać tutaj mu z parametrami. Tyk, tyk, wróć w dół. O, tutaj będę musiał dać na maksa w dół. Powiem wam, pierwszy raz będę to robił, także troszeczkę naczuję, ale myślę, że wyjdzie. I musiałem przygotować stanowisko do testu takiej baterii, bo tu jeszcze się pewnie kilka takich u mnie pojawi. Stanowisko polegające na tym, żeby cały czas coś było pod falownik wpięte i mógłbym, żebym też mógł już mieć to podzielone na strony. Czyli tutaj baterie takie 25,6 spięte szeregowo, a tutaj już kompletne baterie 51,2 V. Dlatego poszedł drugi apator. Jak widzicie, tutaj do falownika doszły teraz przewody 50 mm, żeby już nie było, że mu coś tam braknie, jak będę ponad 100 Ampere z niego ciągnął. A tutaj mamy podzielone, z tej strony 15 kWh, z tej 5 kWh, i tutaj sobie mogę w każdej chwili odpiąć ten czy ten magazyn. Jak teraz chcę ładować ten magazyn, no to musiałbym to rozkręcać, kombinować, nie ma sensu. Pyk, zapinam, odpinam, czyli finalnie jak już mi się ta bateria naładuje, to wtedy wpinam jedno, rozpinam drugie. Ładowarka jest podpięta tak, żeby cały czas ładować ten duży magazyn i
lecę sobie tą baterią, wtedy już przezdaję i robimy rozładowanie i sam jestem ciekaw, ile z niej wyciągnę, plus straty właśnie tam falownika, bo to trzeba, znaczy nie, tego się nie liczy, to po prostu jest. Czyli rozładowanie będzie poprzez ładowarkę samochodu elektrycznego ustawioną na 10 A, czyli jakieś 2300 W, plus jeszcze co tam się w domu podzieje, ale raczej tam dużych prądu nie ma, chyba że coś szarpnie, to ma działać. Także ładuję do pełna, słuchajcie, i lecimy z testem. No i miałem właśnie wspomnieć jeszcze, skąd będę wiedział, ile się bateria rozładowała, jeśli dojdzie na przykład PV-ka i inne rzeczy. Stąd będę wiedział, bo aplikacji będzie mnie interesowało tylko rozładowanie baterii. Na przykład teraz jest 10,2 kWh, a po teście tamtej baterii może być na przykład 11 kWh rozładowanie baterii. I to mi tak naprawdę wystarczy. Co dobrało, co zakupiło z sieci, co z produkcji, to już liczy osobno, także tylko i wyłącznie ten wynik mnie nie interesuje. I tak, falownik sobie już ustawiłem. Myślę, że będzie dobrze. Jeszcze co, to ustawiłem sobie tutaj 41 V. Niżej zejść nie mogę, także testy nie będą do odcięcia baterii, bo ona chyba odcina około 38 V. Jakoś tak. Bo mi na to już falownik nie pozwoli, żeby ją odciąć. Czyli testy większej baterii będą tylko i wyłącznie w takich warunkach. Ale tam na spodzie już tej energii nie wiadomo ile nie ma. I to jest pierwsze ustawienie. I drugie mamy time of use. Tutaj sobie od 18 do 20, do północy ustawiłem też zejście na 41 V, żeby to wszystko chodziło. Jak coś źle ustawiłem, to na pewno mi to pokaże i też nic nigdzie nie zginie, bo przestanie na przykład baterię rozładowywać albo zacznie brać sieci, a aplikacja mi pokaże tylko i wyłącznie to, co rozładowania baterii. No i to jest akurat dobre. Dobra, ładuje się sprzęcik. Powiem wam, chwilę to trwało, bo jednak fabrycznie bateria nie jest naładowana do pełna, tylko na jakieś 70% mniej więcej. Także nabite do pełna, ładowarka wyłączyła się. Czyli co? Rozładowanie baterii mamy 11,09 kWh. Teraz tak, szybka akcja. Zapinam tą baterię, spokojnie układ jest równoległy, także chwilowo jak się troszeczkę różne napięcia zrobią, nic się nie dzieje. Rozpiętą mam tą stronę teraz w tym momencie. Tutaj tylko jeszcze tam coś tam może. O, 0,8 ampera. A zobaczcie, obciążyło baterię od razu. 54,4 pokazuje. Także momentalnie ją sprowadza w dół. Tak jak mówiłem, ustawienia są. Już momencik. Wszystko tutaj mam ustawione do 41 V rozładowanie. I baterii jest do... Baterii jest też wszystko do 41 V. Także co? Biorę się, zapinam elektryka. Wtyczka zapięta. Tak jak mówiłem, ustawione 10 A. Idzie jakieś 9,7, 2,3 kW. No i co? Rozładowujemy bateryjkę. Tu będzie więcej szło. To na pewno jeszcze na falownik, na inne rzeczy, ale no, tego nie unikniemy. I leci nam teraz bardzo ładnie z baterii 2700 W leci 50 A, czyli według producenta 60 A max ładowanie, rozładowanie takie max jest 100 A w jedną, w drugą stronę, ale takie właśnie użytkowe to jest 60 A, takie najlepsze, czyli lecę na 50 A rozładowanie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw, ile wyjdzie pojemności po stratach tutaj po tym koledze. To możemy tak na szybko zobaczyć. Tu mamy tak, no 2500, dodać 170, 2670, a tu 2000, no, skacze to za bardzo, także ciężko się, o fajnie widzicie, było mniej więcej tyle samo jest poboru co z baterii i na wyjściu, czyli
Jak widzicie, fotowoltaikę mamy 170 W i tyle jest straty. Falownik średnio 50 W w górę ma na swoje użytkowanie, także nieźle. No dobra, co? Czekamy, się rozładuje. I leci na spokojnie. Już mamy 3,2 kWh wyciągnięte. Coś tam się w domu jeszcze sprzętów nauruchomiało. Oświetlenie, inne rzeczy się pojawiły i leci teraz już 60 A. A że leci 60 A, to zobaczcie, tutaj sobie można zobaczyć, jaka jest strata na przetwarzaniu. Tu mamy 15, 3,15 wychodzi z baterii, a na sieć, znaczy no, na sieć ogólnie wykorzystujemy 2,95, czyli 200 W teraz idzie straty przy 60 amperach, ale ładnie trzyma. 51,4, bardzo ładnie trzyma, także ciśniemy ją dalej. Dobra, słuchajcie, chwilę mnie nie było, ale widzę, że się coś takiego dzieje. O, że już praktycznie z sieci wszystko ciągnę. Znaczy, to nie jest sieć, to jest rysunek sieci, ale ciągnę stąd. Zobaczcie, z tego wysokonapięciowego magazynu energii. To jest wszystko spięte tak, że to jest niskonapięciowy dajaczek i on tutaj podciąga sobie z wysokonapięciowego, z hybrydy, właśnie z sofarka, z tego dużego. I tak, z tego co widzę, chyba do 41 nie zeszło voltów. Tu pokazuje 43,4. Na baterii mi pokazuje i już odpalamy. Wtedy zawsze będzie więcej. Sobie ten 43,2, a nawet mniej. 43,2. Tak, mniej, więcej, w drugą stronę. Tu 43,4. No to tak wychodzi na to, żeby że tak powiem, już była końcówka. Albo BMS baterii zadziałał, ale raczej mi się nie chce w to wierzyć. Mi się wydaje, że daje, jednak chroni baterię i niżej tych 43 nie puści, mimo że mam tutaj wszystko poustawiane na, no, na 41 V, to on i tak pilnuje tej baterii i nie puści niżej. Ale to dobrze. To jest dobrze, że tak robi. Teraz tak. Już jeszcze odświeżę stronę, słuchajcie. Będzie. No i strona odświeżona. Tak będzie trochę lepiej widać. I zobaczcie, tak jak tutaj test był zaczęty. Test zacząłem, później się dowiedziałem, że żona pralkę włączyła, także wyłączyłem ładowarkę od samochodu elektrycznego. Pralka i tak 2,5 kW ciągnęła, grzałka w pracy się wyłączyła. Później jeszcze ładowarka pralką ze wszystkim sobie tam latała, także widać, że pod 3 kW praktycznie podchodziło, 60 A. Później się wszystko powyłączało, została sama ładowarka aż na 50 A. Czyli latało tak między 50 a 60 A i słuchajcie, rozładowanie baterii, czyli to co wyszło z baterii, bo też tak na szybko myślenie, na szybko, a to jednak to co bezpośrednio wychodzi cała z energii z baterii, a nie całkowite zużycie, bo tutaj będzie właśnie z tą różnicą. I tutaj mamy, zobaczcie, rozładowanie to jest 16,2. Tam było chyba 11,09. Za chwilę to sprawdzę. Rzucę na kartkę i no już widzę, że jest ponad 5 kWh. Także bardzo dobrze to wygląda. No i słuchajcie, finał. Tam się bateria ładuje, bo nie zostawię jej też tak rozładowanej. Muszę ją chociaż troszeczkę, że tak powiem, ruszyć, bo to nie ma sensu tą ładowarką ładować. To jest 10 A leci, to jest 100 godzin. To 10 godzin się będzie ładowało, ale tak godzinkę ją podniosę i jutro normalnie, bo jak widzicie, już lecę z powrotem na tym magazynie, już jestem przepięty, słuchajcie, na ten magazyn. Jutro sobie rozepnę ten z lewej, zapnę baterię ze słoneczka, podlecę, wyrównam z napięciami do tego magazynu i będzie super. 20 kWh będzie sobie, słuchajcie, leciało. Także teraz idzie i bateria, i inne rzeczy z baterii do baterii, ale trzeba to zrobić.
No i finał, podliczenie, moja lista. Jakby to już pomału się w kadrze nie mieści. Wszystkich testów baterii, trochę tego się nazbierało. Słuchajcie, mamy tutaj teraz na dole real time 51,2 V, 100 Ah. Bateria, która ma 5120 Wh, tak powinno być. Wyciągnąłem z niej. Wyciągnąłem z niej 5110 Wh. Bardzo dobry wynik. A bateria nie została rozładowana do samego końca, bo z tego co widzę, falownik na to nie pozwolił. Ja się go jeszcze uczę, ale wszystko było postawione na 41 V. Niżej nie puścił. Dużo by tam tej energii nie znalazł, ale do odcięcia pewnie by doszło do nominału i przy rozładowywaniu baterii 50-60 A, także też takim dosyć dużym prądem. Jak dla mnie, słuchajcie, bomba. Magazyn się ładuje. Wszystkie dane do tej baterii w opisie filmu będziecie mieli, jakby kogoś interesowało, i do opisu, i do baterii, i też do regulatora MPPT, bo bardzo fajnie sobie ten regulator lata. Także jakby coś kogoś interesowało, zapraszam do opisu filmu. A ja co? Ja działam dalej. Trochę miejsce się zrobiło, to może i się nowe baterie pojawią. Także test udany, cieszy mnie to bardzo. 20 kWh w magazynie. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, słoneczko życzę, trzymajcie się, do następnego.